Witam Was, Jakub Kaźmierczyk, fotoblogia.pl. W poprzednim odcinku pokazywałem Wam, jak tworzyć kino grafiki, natomiast dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak zrobić prostą galerię internetową. Oczywiście musimy zacząć od zainstalowania pluginów, do których linki znajdziecie w części pisemnej tego poradnika. Następnie trzeba otworzyć Photoshopa koniecznie w trybie 32-bitowym. Inaczej opcje, które zainstalowaliśmy, nie będą w ogóle pokazane w naszym Photoshopie. Jak widać, wersja to 12.1 w moim przypadku i X32 oznacza, że Photoshop otwiera się w trybie 32-bitowym. Następnie wybieramy plik, automatyzuj, Web Photo Gallery, czyli nasza galeria internetowa. Wielu z tych opcji nie było wcześniej przed zainstalowaniem i w wersji 64-bitowej. Następnie musimy określić styl naszej galerii. Mamy dość dużo do wyboru, więc myślę, że znajdziecie coś dla siebie. Ja akurat wybiorę galerię flashową numer 2. Następnie poniżej możemy wpisać nasz e-mail. Nie jest to oczywiście konieczne. On będzie wyświetlany na naszej stronie. Następnie musimy wybrać folder źródłowy. Ja wybrałem folder, w którym znajdują się zdjęcia z Barcelony. Następnie klikamy Wybierz. Możemy zaznaczyć opcję, czy ma on uwzględniać wszystkie podfoldery. Ja odznaczę tę opcję, ponieważ tam znajdują się jeszcze jakieś inne zdjęcia pomniejszone, więc nie chciałbym, żeby się dublowały. Następnie wybieram folder docelowy. Musimy go stworzyć poza folderem, który wybieraliśmy jako folder źródłowy. Ja stworzyłem folder strona. Następnie powiem Wam coś o opcjach, które mamy tutaj do wyboru. Tutaj musimy wybrać typ pliku, który zostanie utworzony po zakończeniu działania kreatora. Następnie opcja banner, czyli to, co ma wyświetlać się na górze naszej strony. Czyli nazwa strony, kto był fotografem i jakiś kontakt. Oczywiście możemy to wpisać, ale nie musimy. Również możemy wpisać datę, akurat ja z daty zrezygnuję. Poniżej w niektórych stylach galerii możemy również zmienić czcionkę. Akurat w tym nie da się. Następnie wybieramy opcję Large Images i wybieramy, jak duże mają być zdjęcia po zakończeniu działania kreatora. Ja wpiszę 800 pikseli i ma to dotyczyć obydwu wymiarów. Akurat to zaznaczamy poniżej. Chciałbym, żeby zdjęcia były dobrej jakości, więc jakość obrazu ustawiłem na 11. Poniżej możemy jeszcze zaznaczyć opcje, które mają być wyświetlane w naszej galerii, a akurat ja nie chciałbym, żeby było wyświetlane cokolwiek. Następnie opcja miniatury. Wybieramy ich rozmiar. Ja akurat chciałbym, żeby miały 100 pikseli. Tutaj również macie więcej opcji, ale to będzie działać tylko w przypadku innych stylów galerii. Następnie wybieramy kolory, czyli pierwszy to jest kolor tła, następnie kolor tła samej naszej galerii. Ja wybiorę go jako ciemno-szary, natomiast tekst będzie dość jasno-szary. Ja w tym momencie robię to na oko, więc być może ta galeria nie będzie zbytnio czytelna, ale to zobaczymy już po utworzeniu jej. Następnie security, czyli ochrona, jak chcemy chronić nasze zdjęcia, możemy oznaczyć je znakami wodnymi. Natomiast jeśli pokazujemy je na przykład tylko znajomym, albo nie boimy się o ich kradzież, możemy wyłączyć te opcje. Teraz pozostaje nam trochę poczekać, ponieważ wszystkie zdjęcia muszą być zmniejszone i włożone do naszej nowej galerii internetowej. I po chwili otworzy nam się nasza domyślna przeglądarka. Jak widać, galeria internetowa została wyświetlona.
Zdjęcia mają po 800 pikseli na dłuższym boku. Wszystkie dane, które wpisaliśmy, są tutaj zawarte. Jak widać, zdjęcia całkiem ciekawie przenikają się między sobą. Właśnie to jest zaleta galerii flashowej, że mają delikatne animacje. Wszystko oczywiście możemy dostosować do naszych potrzeb. Następnie pozostaje nam tylko wysłać pliki na serwer i możemy dzielić się naszymi zdjęciami ze znajomymi i rodziną. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam za tydzień.